Zrobiłem Mam Talent o 500 zł dla widzów mojego kanału, ale jest jeden twist. Nagrodę wygra najgorszy talent. Problem w tym, że uczestnicy o tym nie wiedzą. Do jury zaprosiłem Eris i Beza i zaczęliśmy przesłuchania. Mam na imię Bradley i zamierzam pokazywać parę sztuczek z wyginaniem się. Zacznę od pierwszej. Co? Ej, ja też tak umiem. Nie umiesz tak, Eris, nie ma opcji. Chcesz zobaczyć? Umiemy wtedy stać na rękach, ale to trudno, tak nie wiem, przez 2 sekundy, ale to... Jezus! Czego szukać pośród gwiazd, gdy ciebie brak? Biegnę tam, gdzie ty, biegnę tam, gdzie goni czas, biegnę tam, gdzie ty. Ja się czułem, jakbym słuchał jakąś piosenkę disneyowską, wiecie. Uświadomiłaś mi, jakim jestem bez talentu w tym momencie. O nie, o nie. Jestem Olek, po prostu będę się żarł kebaba. Okej. Okay. No kurde, kebaba na ślepo je. Ty, ale trafił, pierwszy gryz się udał, dobra? Po zapachu, po zapachu. Jestem najlepszy w papierkami i nożyce. Jeżeli wygram z wami w papierkami i nożyce do 3, to przechodzę dalej. Przystaję na twoje warunki, ale musisz wygrać z całą naszą trójką. Zacznijmy może od Beza. Papierkami i nożyce. No i co, to wygrałeś! Dobra, to teraz Eris. Papier, kamień, nożyce! Papier! Aaa, zabiła cię! Zaraz przejdziemy do kolejnych talentów, ale najpierw zasubskrybuj ten kanał. To jest za darmo i zawsze możesz odsubować. Dzięki. Mój talent to będzie bekanie alfabetu. Dobra, ale będziesz coś pił wcześniej? Nie. Na sucho! O, dobra. Dał radę! Musiałam zdjąć słuchawki, serio. Czemu? Nie lubisz bekania? Nienawidzę, no to jest tak obleśne, halo. To trochę jest, ale imponujące, że cały alfabet wybekał. Będę grał na pięknie w Robloxie. To jest idealny, bardzo słaby talent, ale dobrze wykonany. Te chwile są za mnie, i nic nie zabierze nam, dopóki my będziemy wciąż tacy sami. Słyszę w twoim głosie kupichę. Nie wiem, czy to komplement, czy nie. Co? Słyszysz? Nie wiecie, co to jest kupicha? Raczej większość z nas jest poniżej 30 roku życia. Jak dobra, niektórzy. Wyrzucam ją. Rozłącz. Ale czapa. Mam nadzieję, że się podoba. Wymyśliłam wierszek. Doktor Hodo, piękny człowiek. Niby łysy, ale dobrze ci dopowie. Jak dasz suba i dzwoneczek, urodzi mu się piękny syneczek. Jezus Maria. Czemu nas ja nie było wiem, w tym nie. Właśnie, ja pisałam dla Eris, ale już przepraszam, nie zdążyłam. A masz coś, jakiś fragment chociaż? Eris, jak piękny wiosenne kwiaty na łące, fioletowe włosy. Burdel w pokoju jak w Biedronce. Ole, masz burdel faktycznie, o ja cię. Ale tak bliżej. Wyglądam jak debil w ogóle. Czemu ja muszę odpalić kamerkę? Się teraz dowiedziałam, że muszę odpalić. A ja się w dresie wyglądam jak szczurzyca. To nie ty masz mokre włosy, siedzisz w Gasia w kaczuszki. Jest dobrze. Gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat. Gdy orkiestra gra, myśl ta melodia się skończy i tak. A jeszcze mam pytanie, to było autorskie? Nie, nie, to jest Sanach. W nawiasie nienawidzę Sanach, ale ludzie lubią, są na odcinek się nada. A tak, to podeszło. Aż ty nie znasz Sanach? Ja nie znam Sanach, wy nie znacie Piotra Kupichy, myślę, że remis. No dobrze. Nie wiem, czy to się w ogóle nadaje, ale odnośnie pytań do lore. Każde pytanie odpowiem. Ha, ale że z ligi? No. O, Eris ma książkę, to ona cię przepyta. Chwila. Nie, macie tą samą książkę. God damn it! To będzie helikopter. Ty sięgniesz! Kurde, odlatuję. No solidny występ i też bardzo fajny hełm, trzeba przyznać. Siema, jestem Szymon. Rysował ktoś już może? Nie. A wiesz, że masz minutę, nie? No wiem, to taki speedrun będzie. Dobra. Krzysiu kogoś? Niech powie, kto to jest. Dobra, to ja biorę tutaj, o. Słuchaj, spójrz na streama od Szymona i powiedz, kto to jest. Major. No, dobra, trafione. Nazywam się Kacper, ksywa Deku. Robię muzykę od kilku lat i napisałem taką mini piosenkę na temat twojego kanału. Kurde, dobra, dawaj. To jest schodę w skład, biorę go kafla. Wyścig w Hogwart, za fraga leci kaska. W cyberpunku nie łamie prawa. Familiada, wersja ekstremalna. Yeah, yeah, yeah. Dorośli kontra dzieci.
A więc to coś takiego. Dobra, nice. Tak, powiedzmy, wyzeruję wodę 1,5 litra gazowaną. Ja nie wiem, że to jest wykonalne. Ma Pepsi tam w tle, to znaczy, że już to robił tylko na Pepsi. Mogę drugą próbę? Dawaj, no. O, nie dam rady. Mało. Miałem taki odruch, że jakbym beknął, to bym się zżygał. Nie chcemy tego mieć. Będziesz żył? Jest dobrze. Aż popłakałem się, ale nie poskładał chłopak. Siema, siema, jestem Maciek, zafreestyluję. Trzy słowa, od każdego macie po słowie. Kontrabas. Zastanawiam się nad wódką i nad kupą. Jezus, dobra, ogródek. Ogródek? Pojrzał przez okno, tyle wymyślił. Co on przez okno spogląda, dziwnie wygląda. Patrzy na ogródek, co tam się dzieje. Wódkę se kleje, lecę powoli, kupa się p***oli. Przepraszam za przekleństwo, tego mi być nie miało. Może zagram na kontrabasie i tak wyglądać to miało. Dobre. Fajne, fajne. Brawo. Ogólnie jestem kelnerem już 2 lata. W sumie pomyślałem sobie, czemu by nie zacząć coś tam kręcić. Tacko, bardzo prosto. Dzień dobry. Co będziesz prezentować? 50 pompek? Mogę w sumie. 4-9. Oj, 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 oj. I ostatnia. Do końca, do końca. O, wyszło. O kurde. Jestem Piotr, pochodzę z miasta, gdzie często się chowa. Częstochowy. Jezus, nie. Co będziesz robić? Będę szybko rysował. Rysunek do odzorowania nie wybieram ja. Tylko wy. O. Ja mam zdjęcie stóp chodą, może być? No dobra, to mogą być, dobra. Odwzoruj ten obraz. Na szczęście widzowie nie zobaczycie oryginału. Palca mi zabrakło. Dobra, to masz większego palucha. Ale mam chude te nóżki, nice. No wygląda jak choda, nie powiem. Dopiero po gaciach poznałeś? Nie po tej takiej pięcie wystającej. Słuchaj, ja mam wystającą piętę? Muszę zobaczyć. Nie, trochę wystaje faktycznie. Stop! Ho! Jak mnie nazwałeś? Jak nie wygrasz, to chociaż będziesz miał zdjęcia stóp chodę. Możecie wybrać albo ukulele, albo flet, albo to i to, ale to trochę długo zajmie. A możesz naraz? Nie dam rady naraz, nie ma szans! Nie. To ja chyba wolę flet. To będą wodogrzmoty małe. Dobra. Jeden z moich ulubionych bajek. Dla mnie ideolo. Uwielbiam wodogrzmoty małe. Ja też uwielbiam bardzo. Nie wiem nawet co to jest. To jest bajka. Jestem za stary. Dzień dobry, dzień dobry. Pokażę sobie typowy talent, czyli pierdzenie większościami części ciała. Dobra, to masz minutę. Na początku mogę pokazać ręce, bo potem mam oko, którym... Co? Oko? Umiem pierdzić okiem, tak. Dobra, dawaj. Potem jest ucho. Kiedy dupą? Szampan wylewa się, toast mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Brawo, brawo, brawo. Moim talentem będzie zaśpiewanie szanty na bębenku. Wow. Ja tylko powiem, że jestem z nadmorza, ja szanty mam we krwi. O, a rum też masz we krwi? Okręt nasz płynął w głę i fregaty dwie popłynęły naszym kursem, by nie zgubić się. Potem szkła wypnął nas poza mleczny pas. Co ty bierzesz do tego worka? Jakiego worka? Przepraszam, przerwa techniczna. Jestem Marcin, mam 15 lat i przygotowałem 3 bity. Dawaj najlepszy najpierw może, co? Yo! Ej! Ej! Yo! Mi się podoba bicior. Jesteście gotowi? O kurde! Ja nie mam takich szpar między zębami. Chcę postarać się jak najwięcej zacytować pewną... No pewien tekst. Wydaje mi się, że wiem co to może być. To będzie monolog skryby 100%. Ale Belial nie znosił widoku światła. I niszczył wszystko, co Innos stworzył. Będziesz grał coś i śpiewał, tak? Nie, teraz to przypadek. Haha, dobra. To... Nie żartuję. Thank you.
Kurde. Super, mi się podobało. No. Jedyne co mogę pokazać to otwarcie coli. Nie polecam tego sposobu, ale na ewentualność jakąś. Co to będzie? O nie! Co? Miejmy nadzieję, że twój dentysta tego nie ogląda. Ja już czekam 2 godziny i tak mnie ta sukienka, którą mam na sobie, ciśnie. Dobra, to dawaj, ostatnia minuta cierpienia. Gdy przyjdzie czas, chciałabym raz wreszcie zobaczyć wspaniały świat. Wow. Ewa. Szoku jestem. Jestem typową alternatywką i robię zajebiście UW i baka. I to będzie twój talent, tak? Tak. To co? Masz minutę, let's go. Daj szobaka, czekam na bakę. Baka. Kozak talent, mi tam się podoba. Moim talentem jest zmiana głosu. Pierwszym głosem, który potrafię robić, to jest głos króla Juliana. Króla Juliana? Dobra, dawaj. Na dzień dobry, wdzięskiem na tej Julian wchodzi na rejony właśnie teraz. O co? Ty no włączył nagranie, ewidentnie. Ja takie wszystkie talenty. Umiejętność zrobienia z rurki języka. No. Mam o wiele lepszy talent, a mianowicie umiem zrobić żabę. Co? O nie, żeby to się źle nie zakończyło. Ja się boję. Żyjesz? Ja żyję. I to już wszystkie talenty. Teraz wraz z jury musieliśmy zdecydować, który był najgorszy. Ale zanim, jeszcze jedna rzecz. Wraz z jury stwierdziliśmy, że trochę przykro byłoby, gdyby nikt z tak zwanych dobrych talentów nic nie wygrał. Dlatego robimy głosowanie na nagrodę pocieszenia. 300. Wybrałem 3 moim zdaniem najfajniejsze talenty. Oto one. Czego szukać pośród gwiazd, gdy ciebie brak? Ktoś porwał ją choć raz. To jest chodo skład, bierę go kafla. Wyścig w Hogwart, za fraga leci kaska. Pod spodem w komentarzach napiszę ich ksywy. Komentarz, który będzie miał najwięcej lajków za 24 godziny, wygrywa. To tyle. Zobaczmy, który talent był najgorszy i kto wygra 500 zł. Mamy wyniki, ale zanim zdradzę wam plot twist tego odcinka, dzisiaj szukaliśmy tak naprawdę najgorszego talentu. Forest, nie! Forest, obraziliście! Osoba, którą uznaliśmy, że ma najgorszy talent z wszystkich 50 ponad osób. Ta osoba wygra 500 zł. A jest to za pierdzenie ciałem. Sequelowo, gratulacje! Masz najgorszy talent, jaki widziałem w swoim życiu. Na otarcie łez dostaniesz 500. Chyba git. To już wszystko. Tutaj jest film, w którym ostatni, który mrugnie, wygrywa pieniądze. Klikaj. Pa, pa.